Tylko u nas na Mazurach normalnie równiutko i takie duże góry z jednej, duże góry z drugiej i bardzo dużo drzew, bardzo dużo jakichś pomidorów, pomarańczy. No. Chcę powiedzieć, że byliśmy u takiej pani wczoraj. Mhm. Tam pani miała jakieś soki, oliwy, tak. Mhm. Było orzechy w cukrze. No takie migdały. Mhm. Migdały. Pani miała takiego słodziutkiego pieska. No. On mnie tak polubił, że no. Się położył na poleckach i musiałam go głaskać. No, dokładnie. I kupiliśmy sobie pomidory, kupiliśmy sobie ogórki, truskawki. Tam przepyszne. No. Wzięliśmy całą paczkę w sekundę. No. Bez okularów w ogóle do Chorwacji nie przyjeżdżajcie. No, a co? Co będziemy gadać? Będziemy coś gadać o Tuczepi, dobra? O Tuczepi? No. No. Dobra, tylko uszkodź nasze gadanie jeszcze raz. No dobra. Tutaj w Tuczepi oczywiście można przyjechać i my bardzo polecamy Tuczepi. Tutaj oczywiście chyba jest najfajniejsze miasto w Chorwacji. Mhm. I jeszcze my byliśmy tam w Dubrowniku, chyba macie to. Mhm. I chyba kto chce posłuchać trochę o Dubrowniku, to może na story posłuchać, nie? Bo udostępniliśmy przed chwilą filmik na story. Jeszcze będziemy montować taki długi film, który z całej wczorajszej naszej wyprawy, co nie? O, tak. Na YouTube. Tak, to za niedługo, a teraz nagrywam taki króciutki, tak. I chcemy powiedzieć, żebyście ogólnie posłuchali tamtego filmu. Mhm. I oczywiście on będzie za chwilę. Na YouTubie. Tak, na YouTubie, więc to jest tylko taka reklamka. Mhm. I pa. Ale co trzeba jeszcze robić pod filmami na YouTubie i co trzeba robić na YouTubie? Musicie nas subskrybować, tak, musicie i dawać łapki w górę. Właśnie, oczywiście. Pisać jakieś fajne komentarze, co nie? Mhm. No i może coś tu pokażemy, jakie są palmy czy coś tutaj? No może... Gdzie sobie nie, teraz siedzimy? Chodź, nie. Pokażemy tutaj, patrz jakie... Tutaj, ale patrz jaka pod nami jest, bo my sobie teraz siedzimy pod palmą, nie? My to sobie wytniemy, dobra? To nie, nie będziemy tego wycinać. To jest dobry czas! To na mnie weszło! Nie, to jest fajne właśnie! Patrz, ale poczekaj, dobra, no to się wytnie, ale patrz, tutaj jakie są piękne drzewa, co nie? No są, ale to wytnij! Nie no, ale patrz, jaka... Dobra, ale chodź pokażemy jaka jest fajna woda. Wycinaj to! Wiem, że to będzie reklama, ale... to taki długi tatek! Wytnij to! Dzień dobry, tutaj ten drugi film, o którym mówiliśmy w tamtym. I chcę powiedzieć, że w Tuczepi, oczywiście mówiłam, że to chyba jest najlepsza miejscowość w Chorwacji. No i powiem wam, że na razie nie ma sezonu, więc tak... Nie ma za dużo ludzi jeszcze, nie? No, fajnie. I jest większość rzeczy pozamykanych. Oczywiście biżuteria jest otwarta już. Mm-hmm. Ostatnio tam szliśmy do końca w dwie strony i tam już było wszystko prawie, że... Znaczy w tamtą była ta biżuteria tylko otwarta. Oczywiście tutaj w tym mieście to jest jedyne miasto, w którym jest tak dużo atrakcji, tak dużo rzeczy do robienia, które można się gdzieś przepłynąć. Oczywiście są też takie miasta, są tam rejsy i tam można z autami wjeżdżać oczywiście do tego statku, ale to chyba nie jest tak fajne jak w Polsce statek. Oczywiście ten w Polsce jest bardzo duży, jak tutaj góra oczywiście. To nie w Polsce, to we Włoszech będziemy płynąć takim wielkim statkiem. No, no to we Włoszech, no, ale i tak w Polsce, więc... Polecam też na to wypłynąć. Na rejs, statki. No, na rejs. My tutaj będziemy robić dość dużo filmów, oczywiście na tym kanale z Chorwacji. I bardzo polecam oglądać nasze filmy, proszę subskrybować nasz kanał. I chcę, żebyście dawali łapki w górę codziennie na film i jeszcze zrobimy więcej filmów. Tak jest. Tutaj oczywiście będziemy mówić teraz o morzu. Powiem wam, że ta plaża, na której my teraz jesteśmy, znaczy nie jesteśmy na plaży, ale tutaj plaża jest z kamieniami takimi malutkimi i się troszkę może coś wbić w nogi, bo widziałam, że tam jest bardzo duży szkieł, ale takie już nie są ostre, więc... Jedno szkiełko takie było nieostre. No takie nieostre, ale no. Było więcej szkiełek. Mhm. I chcę wam powiedzieć, że tutaj dzisiaj oczywiście nie jest tak ciepło jak w Dubrowniku. I polecam tam przyjechać.
teraz powiem, że tutaj naprawdę nie ma tak za dużych fal. Mhm, spokojne morze, nie? Bardzo spokojne. I chcę wam powiedzieć, że bardzo polecam przyjechać do Chorwacji i to jest najlepsze miejsce, w którym możecie spędzić czas. Mhm. I no, prawie wszystkie kraje nie są tak fajne jak no, Chorwacja, bo to jest najlepszy kraj, w którym można spędzić czas, więc polecam oglądać nasze filmy i nigdy nikt nie może powiedzieć, że ten kraj jest niefajny, bo widziałam takich ludzi, którzy mówią, że Polska jest piękna, a tak naprawdę to nie jest prawda, bo jest dużo krajów, które są piękne, na przykład jak no na przykład Zanzibar, Tajlandia, nasza Chorwacja, Bułgaria, no na przykład jeszcze jest Grecja. Grecja właśnie jest, no oczywiście. Co by tam jeszcze? No Chiny. No właśnie Chiny. Tam jest jeszcze tak dużo dość fajnych krajów, w których można coś też ponagrywać, tak jak my. No i polecam przyjeżdżać do różnych krajów. Pozwiedzać trochę, nie? No właśnie, pozwiedzać. Poznać ludzi, my trochę byliśmy innych. W Dubrowniku. Na początku byliśmy z... Strasznie mnie bolą nogi. Mogę się podnieść? Byliśmy O, patrz, jak tutaj fajnie widać. No, tak koniec. Dobrze, byliśmy w... Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale byliśmy w hotelu Blue. To nawet Blue to w Zagrzebiu. To w Zagrzebiu. Wjeżdżaliśmy na taki ten parking podziemny, nie? No. Chcę powiedzieć, że tam nawet było jak tanio, jak na Zagrzeb. Chyba były jakieś tam droższe rzeczy. I powiem, że tam nawet jest wszystko to, co w Polsce. Szał! Dużo pamiątek tu jeszcze będzie. No. I to już się kończy nam film i będziemy nagrywać nowy. Przybliż się troszkę do mnie. No. Tutaj jesteśmy znowu w tym samym filmie. I chcę powiedzieć wam, że w Dubrowniku, oczywiście jego ładniejsze miejsce, jest drożej. Jakieś jedzenie to też tak drogo, hotele. I żeby wejść na ten mur bardzo wysoki, trzeba też za niego płacić. Bardzo a tutaj dużo. To naprawdę małolutko. Jest dużo taniej, nie? Żeby porównać do Dubrownika, to tu jest bardzo tanio i w ogóle te łodzie takie można wykupić też. Tak jest, takie są rejsy. No i tutaj ten, jakbyśmy chcieli porównać ceny Tuczepi do Dubrownika, to na przykład frytki w Tuczepi kosztują 10 zł, a frytki w Dubrowniku. Chcę powiedzieć jeszcze, że tam gałki lodów są większe jeszcze niż tutaj, no, gałki ale są chyba większe. Nie są za dużo droższe. No, są, trochę są. Tutaj są jeszcze takie fajne drzewka, nie? No, drzewka, palmy, oczywiście jak tu chyba widzicie, ja wam pokażę, tutaj są takie z liściami, tam jest taka, taka no, inna jeszcze, no, takie są duże, tutaj są takie zielone no, jakieś, takie zielone krzaczki, wszystko tutaj jest, co można sobie wziąć, oczywiście wczoraj byliśmy w Dubrowniku, to już mówiliśmy o tym 50 razy, no, tak, powiedzieć wam, że tam akurat było taka polanka i na tej polance było dużo jakichś rzeczy, czy co pani sadziła, jeszcze jakiś pan, tam dużo było no, takie uprawy, no, uprawy. Tam przed Dubrownikiem jest takie miejsce, na osie zaczyna miejscowość nie pamiętam jak się dokładnie nazywa i są takie góry, bardzo wielkie góry z jednej strony, bardzo wielkie góry z drugiej strony, a pomiędzy górami normalnie takie niziny jak u nas na tym, na kurde... Chcę powiedzieć, że tam były jak w bajce, no, jak w były bajce. Takie jeziora, takie... No. Te choinki nie były takie jak choinki, tylko takie śpiczaste, jak robię na reszta. I chcę powiedzieć jeszcze... że w tym miejscu akurat jedynym chyba tutaj w Chorwacji jest tak dużo upraw, bo jest akurat taki teren nizinny.
jak na Suwałkach, tak? O, jak gdzieś tam, jak na tym, na Mazurach. O, na Mazurach, chciałem powiedzieć, jak na Mazurach. Jak u nas na Mazurach normalnie równiutko i takie duże góry, z jednej duże góry, z drugiej i bardzo dużo drzew, bardzo dużo jakichś pomidorów, pomarańczy. No. Chcę powiedzieć, że byliśmy u takiej pani wczoraj. Tam pani miała jakieś soki, oliwy, było orzechy w cukrze. No takie migdały. Migdały. Pani miała takiego słodziutkiego pieska. On mnie tak polubił, że się położył na poleckach i musiałam go głaskać. No, dokładnie. I kupiliśmy sobie pomidory, kupiliśmy sobie ogórki, truskawki. Przepyszne. No. Zjedliśmy całą paczkę w sekundę. No. Kupiliśmy sobie jeszcze taki dżem, co nie? Chcę wam powiedzieć, że naprawdę, gdybyśmy nie kupili tych orzechów i tych truskawek, to byśmy umarli z głodu. No, bo zanim dojechaliśmy do tego Dubrownika... To minęły 3 godziny. No, bo jechaliśmy, bo ciągle się zatrzymywaliśmy. Ciągle robiliśmy jakieś zdjęcia, ciągle nagrywaliśmy jakieś filmiki, ciągle postoje i nie mogliśmy dojechać. Musieliśmy jeszcze nagrywać coś do innych filmów i no chcę właśnie powiedzieć, że natankowaliśmy, bo to naprawdę bardzo długa droga. No. I powiem wam, że naprawdę dużo picia jest tam potrzebnego. No, a jak wracaliśmy, to już wracaliśmy autostradą, bo już normalnie nie chciało nam się tu po tych górach znowu krążyć, nie? No. Bo w jedną stronę jechaliśmy normalnie przy morzu, bardzo dobra, bardzo fajna droga. Polecamy, widoki przepiękne, trzeba tędy przejechać od Makarskiej do Dubrownika przy morzu. Ale jak już się wraca, to już można wrócić sobie autostradą. I te góry, oczywiście widziałam dwie i tam były takie dziury. Śmieszne takie kamiony. No, kaniony takie jakieś różne, jaskinie, nie? Gdyby takie... był sezon, to one nie będą już takie zielone. Będą oczywiście już takie szare, że takie spalone od słońca, nie? No, tak. No. Bo tutaj widziałam, że może być 30 albo 40 stopni. No, a teraz jest tylko 23, 4, 5, co nie? Tak, a fajnie, w Dubrowniku było 27, 28. No, tak było, no. Się pociliśmy i tam bez okularów w ogóle do Chorwacji nie przyjeżdżajcie. No, a ja sobie nie wziąłem wczoraj okularów, nie? Dzisiaj mam tylko na koszulce zamiast na oczach, no ale siedzimy w cieniu, dlatego nagrywamy w cieniu, bo żeby nam się fajnie nam mówiło, nie? Tylko, że nas słabo będzie trochę widać teraz, bo nagrywamy w cieniu, no ale no trudno, no tak. Znaczy, no bardzo fajnie widać. No widać fajnie, no ale w słońcu byłoby ładniej. Pokażemy wam teraz łodzie, jakie tu są. No dobra, dobra, no już jest. Pokażemy wam teraz łodzie, pokazujemy wszystkie. Czekaj, damy taki obraz, żeby było więcej widać. Dobra, idziemy dalej. To są nasze łodzie, znaczy to są łodzie, które tutaj można wykupywać. Ja przepłynę z nimi. To oczywiście plaża nie z kamieniami, jak mówiliśmy. I tutaj są takie igiełki z drzew, więc w klapkach trzeba chodzić. No, akurat my jak dużo chodzimy, jedziemy gdzieś to akurat w Adidasach. O, ale sobie piękne rybki pływają. Ale dzisiaj wymarzona pogoda. 25 stopni, słońce, nie ma wiaterku, nie ma fal. Wow, piękne kolory wody, piękne kolory nieba. A takie minimalne chmurki, które nie mają żadnego wpływu na to, jak na promienie słoneczne. Wow, daje ładnie. Góry, morze, piękna pogoda.